Halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Odyssey modyfikacji do gry Gothic 2. Tak się prezentuje moja postać, tak wyglądają zadania, a tak ostatnio zdobyte przedmioty. Moi drodzy, co bym chciał dzisiaj zrobić? Ano, pokażę wam mapę. Jak widzicie, nad czarnym trolem są takie zielone kropeczki. To oznacza, że tam są rośliny, które można zebrać i ja bym bardzo chciał tam się udać. No, żeby tam się udać, muszę się trochę cofnąć, ale żebyście wy wiedzieli, gdzie ja będę szedł, no to tę drogę chętnie bym wam po prostu pokazał, bo tu trzeba się udać w te tereny trochę, które były przed tym, dobra, jeszcze troszkę, przed tą wioską całą rybacką. Sprawdźmy, czy ja dobrze idę, bo wydaje mi się, że zaraz powinienem się tutaj gdzieś pojawić przy tej miejscówce, gdzie będzie można się dostać. A czemu ja tam się chcę dostać, czemu ja wam chcę to też pokazać, no bo to jest dosyć ciekawa sprawa. Dalej nie widzę tego miejsca. Muszę chyba jeszcze trochę tutaj podejść bliżej. Dobra. I chyba nie tędy, tylko górą. Dobra, do góry, górą. To jest dosyć ciekawe miejsce i warto, wydaje mi się, tam pójść. Więc jak najbardziej chcę wam to pokazać. Tylko no, faktycznie jest jakiś problem, bo to jest daleko, daleko, no ale warto, bo są tam fajne rzeczy do znalezienia, więc jak najbardziej musimy się tam udać. O, proszę bardzo, to jest tutaj. Tu jest parę potworów, niespecjalnie jakichś trudnych. Ta jest. Duży jadowity krwiopica, w ogóle mnie nie przyjmuje się nim. Szczury są. No chodź tu. Tak jest, załatwiony. Cześć szczurek. I załatwiony. Dobra, to wszystko trzeba zebrać, żeby nam się tutaj potem już nie odznaczało, że mamy coś tutaj do jeszcze zebrania. Bagienne ziele, ok. Tutaj jeszcze jakieś ogniste ziele, co by tutaj nie było, proszę bardzo, ogniste. Tutaj bagienne, bagienne, bagienne. Skakuj tutaj, mój bohaterze Rolandzie. No tutaj mamy kolejne szczury. Ach, jak ja pamiętam, jak te szczury były dla mnie faktycznie zagrożeniem jeszcze na Thanos. Dobra. Tu mamy wszystko, jest 7.19, mamy kufer, proszę bardzo. I co mamy w tym kufrze? Nowy dom i mleko, więc notatka jakaś, notatka, to jest ciekawe. Proszę bardzo, przeczytajmy ją. Ponieważ ostatnio stało się tu zbyt tłoczno, spakowałem swój dobytek i kieruję się do nieznanej doliny, którą niedawno przypadkiem odkryłem. To będzie mój nowy dom. Mam nadzieję, że znajdę tam wreszcie ciszę i wytchnienie. Podpis nieczytelny. Dostaliśmy zadanie Nieznana Dolina. No, spoko, całkiem okej. Rozumiem to. Dobra, tam widzicie już nad trolem. Nic nie ma, wszystko jest wyzbierane. To, co ja mogę zrobić, to się przespać w tym łóżku do północy. Wydaje mi się, że do północy, nie, do rana, do ósmej. Gdzie do północy? Po co do północy? To będzie dobre. A co dalej? No, ja mam dla was parę jeszcze tej atrakcji. Że tak, wyjdźmy sobie przed tą chałupę, zobaczyć, czy tam na pewno wszystko, aby zebrałem. No bo, przepraszam bardzo, skoro tutaj jestem, to już nie będę tutaj wracał, prawda? A no tak, a no prawda, prawda. Dobra, no to teraz spokojna teleportacja. Kolejne miejsce. Bo chciałem wam pokazać jeszcze trzy miejscówki, które są tutaj, i udamy się oczywiście do Jarkendaru, bo wydaje mi się, że warto by było zrobić te zadanie z admirałem, więc hello, hello, przez jaskinię goblinów tam się udamy. Natomiast co ja tutaj robię, co ja tutaj robię to, że muszę wskoczyć, tak, tędy. Tak, tędy, tędy, patrzcie jak, oj. Rolandzie, musimy tam wejść. Drodzy, musimy tam wejść. Tak jest. Tędy też jakoś. Może tak z klapslokiem. Tędy, da się tędy wejść na pewno, no spokojnie, da się tędy wejść, bo tędy wchodziłem. Oj.
Dawaj, stary. O, właśnie, weszliśmy. Cudownie, że weszliśmy, bo tutaj jest taka sprawa. Tu nie, tam dalej, jeszcze wyżej i jeszcze wyżej. Moi drodzy, jeszcze wyżej, ale damy radę. Może nie tędy, tędy. O, tędy, tędy. Wybaczcie, bo to nie jest wcale takie proste tutaj wejść i się dostać, ale chcę wam pokazać całą drogę jakby. Bo tutaj jest potworek, którego chcemy ubić. Ja grę zapiszę. Proszę bardzo, grę zapisałem, wyciągnę już ten miecz. I jest, proszę bardzo, jest ognisty jaszczur pokonany. Zgarniamy wszystko i patrzcie, co tutaj mamy. Eliksir zręczności, nieoszlifowany szmaragd, proszę bardzo. Szmaragd, topaz, topaz, zbiór wiedzy, topaz i kilo. No i dzięki temu też mamy wyczyszczone tutaj te znajdźki, które były do znalezienia. Proszę bardzo, wszystko. Wszystko znalezione, trup i proszę bardzo jaszczur, także da się dostać do takich terenów, to jest dosyć nieoczywiste, ale proszę bardzo. Zbiór wiedzy, doświadczenie plus 250. Rozumiem. Proste, no i eliksir zręczności, zręczności 89, no to proste, że tak. 92, nieźle, nieźle, ale trochę mi zręczności brakuje, no i chciałbym mieć 103 przynajmniej, wtedy żebym okradał innych tutaj uczestników naszej wspólnej zabawy na Korinis. Tutaj amulet zręczności plus 3, więc to jest spoko. Co mamy jeszcze? Pierścień wiecznych zwycięstw, pas ochrony, pas straży, skórzany pas siły, pierścień mocy, a mam pierścień zręczności. Coś takiego miałem chyba. Energii życiowej, o zręczności, czyli 4 plus 3 będę miał, plus 7. To mi daje 99 plus 4, pas potrzebuję lub jakiś jeszcze jeden eliksir zręczności. To co chciałbym zrobić, moi drodzy, skoro już tutaj jestem, no to szybka teleportacja do miejsca zwanego nie obserwatorium, nie przełęcz Xardasa, majątek ziemski. O właśnie, czemu do majątku ziemskiego się zapytacie, moi drodzy? Z bardzo prostego powodu, mianowicie mam strój najemnika orków. Strój, który jest dla mnie niesamowitym ułatwieniem, jeśli chodzi o poruszanie się wśród orków. Dokładnie, dokładnie wśród orków, więc hola hola amigos. Moi drodzy, chciałbym to wykorzystać. Skoro mam ten strój, zbroja najemnika orków, no to lecimy. No bo przecież tutaj będą do znalezienia fajne rzeczy. Przede wszystkim tak, włączmy mapę, bo ta mapa ze znajdźkami to jest super sprawa. No i widzimy, że tutaj przede mną coś jest do znalezienia, więc oczywiście będziemy... O, proszę bardzo, co my tutaj mamy? Mamy kamienną tabliczkę siły, to już jest spoko, bo znalazłem dodatkowy tutaj dodatkową rzecz, którą warto, wydaje mi się, by było zebrać. Tutaj co tu mamy jeszcze? Roślinę leczniczą jakąś mamy. O, tutaj jeszcze mamy trochę, patrzcie. Jeszcze muchy jakieś słyszę. Pewnie orkowie śmierdzą, to wiadomo. Dobra, no i co my tu mamy, moi drodzy? My tu mamy orków, którzy jak noszę ten pancerz, nic mi nie zrobią. Dobra, to co chciałbym zrobić, na pewno otworzyć te kufry. To jest tak, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Kwarcyt, złoto, rybka. Wszystko mogę otwierać, orkowie mi nic nie robią, a ja sobie w ten sposób tutaj czyszczę tereny. Dobra. Ciemny grzyb. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy, moi drodzy, tak. Mamy buławę drzewcową, tabliczkę kusznictwa, rdes, polny i kolejny kuferek. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. A, kody znam, bo ja już tutaj byłem. Złoto, szpada, smażone mięso, gin. Ci orkowie akurat nie są nieprzyjaźni, jak okradam te kufry. Spoko, bo niektórzy w mieście mają problem. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Nie wszystko można z miasta zajumać. Proszę bardzo. Wszystko co mogłem, to zajumałem. Jak wygląda teraz mapa? Pusto, więc cudowna sprawa. Jedyne rzeczy, które się znajdują tu właśnie w tej krypcie, tam trzeba będzie to oczyścić, więc ewentualnie tam jeszcze sobie wejdziemy. No ale to nie tym razem. Nie tym razem, moi drodzy. To co tym razem chciałbym zrobić, to wydaje mi się, że udać się właśnie do Jarkendaru. Więc ja robię krótkie cięcie i prawdopodobnie spotkamy się przy piramidach.
No i moi drodzy, proszę bardzo, tu są piramidy, jak widzicie, a ja pędzę dalej, bo są jeszcze miejscówki, które chciałbym na pewno odkryć. I wydaje mi się, że w sumie, ja tak mówiłem o tym Jarkendarze, ale tutaj na nowych terenach też są pewne fajne rzeczy, znaczy fajne rzeczy. No są rzeczy, których no, nie spotkałem, nie byłem, nie wchodziłem, jaskinie jakieś, więc warto by było, wydaje mi się, że tam się udać, więc to teraz zrobimy, bo tam jest bardzo dużo znajdziek z tego, co widziałem. No tutaj było trochę orków. O, w ogóle tutaj coś jest. Co tu jest? Zadzwiał miecz dwuręczny. Ktoś spadł. Chyba ktoś spadł. O, ale kto tu jest? Pełzacz. Gniazdo pełzaczy jakieś. Ciekawe. Wchodzimy? No oczywiście, że wchodzimy. Pełzacz kopalniany. Come on. Jak tu ich dużo, no sporo ich tu jest, ale pełzacze to nie jest jakiś problem, więc wiecie, do zabicia na easy. Proszę bardzo. Może tak, zrobimy, bo wiem, że wy nie do końca pisaliście mi, że lubicie, jak ja tutaj pokonuję potworki, więc zróbmy tak, czy pokonuję te same potworki, bo wtedy jest trochę nudno z tego, co pisaliście mi, więc zrobimy to w ten sposób, że ja tutaj pokonam te wszystkie pełzacze, a potem sprawdzimy, jak ta kopalnia wygląda z wewnątrz, chyba, że coś ciekawego będzie, no to oczywiście wtedy wam to pokażę, a jeśli to będą same pełzacze, no to po prostu będę je eliminował. No i moi drodzy, proszę bardzo, jak widzicie, wybiłem tutaj wszystkie pełzacze. Było ich tylko trochę i to były pełzacze, nic więcej, nie? Proszę bardzo, fajne grzybki. Co bym chciał wam pokazać? To bym wam chciał pokazać, że tutaj w sumie niewiele jest, oprócz jednego kuferka, który można tutaj odnaleźć, proszę bardzo. Z racji, że jest otwarty, to od razu 55 sztuk złota. No, szału nie było, powiem wam tak, szału nie było. Ale mapka wyczyszczona, w ogóle tak, może bym wziął inną mapę, byśmy zobaczyli mapa Tamory, obserwatorium, nie? O, jestem tutaj, na dole. Nade mną jest, jakiś taki totalnie niedostępny obszar. Nie mam pojęcia, jak tam się w ogóle udać. Oj, no właśnie, jak się nie potrafi chodzić, to się tak kończy. Nie mam pojęcia, czy tutaj jest jakieś przejście, czy nie ma tego przejścia. No, wydaje mi się, że nie mogę tutaj nic znaleźć. Tutaj w ogóle gobliny były, więc proszę bardzo, też jest taka jaskinka. No ale na górę nie mam jak się udać, nie? A to jest zaraz nad tym grobowcem paladynów. Zobaczę, jeszcze pobiegam trochę, czy znajdę jakieś tam wejście, a jeśli nie znajdę, no to oczywiście widzimy się, moi drodzy, w drodze do Jarkendaru. No i moi drodzy, proszę bardzo, ja tutaj jestem w tej jaskini goblinów, biegnę przez nią, biegnę niczym Renifer, no bo o... Oczywiście nie mogę zdobyć tego jednego przedmiotu, bardzo mnie to irytuje, natomiast nic z tym nie zrobimy, ale hello to Jarkendar, hello. No właśnie, jesteśmy teraz w Jarkendarze, właściwie nie jesteśmy, ale przechodzimy przez jaskinię, która jest jakby troszkę portalem do Jarkendaru, ale podobno to jest jedno z dwóch prawilnych wejść, więc możemy się tędy udać. Co bym chciał zrobić? No chciałbym jeszcze przejść przez jaskinię ogrów, ale jaskinia ogrów, nie jest easy, dobra. Jest 15, a jest ciemno jak w dupie u... No nie będę mówił gdzie, ale ogólnie ciemno. Co my tutaj mamy? Czy my tutaj możemy coś zobaczyć? Nie, jesteśmy totalnie poza jakimś terenem obserwatorium. Nie wiem gdzie jestem, co tu robię, co ja robię tu? Co ja tutaj robię? Ja tutaj mam problemy, bo coś nie wiemy, co tutaj się znajduje. Tak, tak. Dobra, moi drodzy, przede wszystkim nie zabić się. To jest dosyć istotna część naszej misji, nie? Chyba mogę tak zeskoczyć. Tak jest. Tak jest. Tak też tu. Trochę słońce we mnie wali. Okej. Może tak. Bez klapsloka? Kurde, brawo. Brawo, stary. O to chodziło. O to chodziło, żeby tak spaść, żeby sobie dupę obić. Dokładnie tak. Ale ptaki. Duży jadowici krwiopijcy. Dobrze, że nie te szczury. Najgorsze są te szczury. No chodźcie. Też... Ty, jeszcze jeden.
Chodź tu, stary, seteczko, ale... W końcu jesteś na mojej wysokości, dobra. Tu nawet nie jest... O, właśnie, to jest tabliczka kuśnictwa. O Jezu, co to za ptactwo? Jedna setka? No i na razie jedna wystarczy. Dobra. O. Kurde, co to za ptaki? Jakieś takie irytujące ptactwo, no. Chodź. Problem. Dobra, no ale teraz kolejna setka też leci. Matko, co tu się zadziało? Okej. Chodź tu. Ty czaisz tu? Chodź tu. Aha. Jeszcze raz. Kolego, chodź. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Przyblokowałeś się? No nie wierzę. No przyblokował się. Ale jo, moment, moment, jo, czy ja mam najlepsze strzały założone? Czy ja w przypadku kuszy mam może ostra strzała, bełtów mam mało, ale chciałbym ostrą strzałę. O, plus 10 już zadaję, to już są jakieś obrażenia. Dobra, moi drodzy, to wiadomo, spotkamy się standardowo, jak ja go trochę już tutaj załatwię. Więc krótkie cięcie i lecimy. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że trochę tego... Chodź tu. Ta jest. Mamy cię, byku. Co teraz, cwaniaku? Już byłeś tu na kozaku? Dobra, lecimy. I jeszcze seteczkę. Ależ tutaj, ale nie, irytują tu wrzaski. Dlatego chciałem jak najszybciej stąd iść, bo to już mnie irytuje. Dobra, tutaj coś jest. Ty, pomógłbyś. Ogr mniej. A ty kto? Witaj. Jak trudno? Ha. Damy radę. Przemiana w ogra. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Kylian. Jestem strażnikiem tego miejsca. Jesteś druidem. Zgadza się. Jestem sługą Adanosa. Co tu porabiasz? Ochraniam to miejsce przed zwolennikami Innosa i Beliara. No, przynajmniej tyle, na ile mogę. A w jaki sposób ochraniasz to miejsce? Zapewne za pomocą magii. Tak, masz rację. Opanowałem kilka zaklęć natury, w tym sztukę przemiany w różne zwierzęta. A możesz mnie nauczyć jakichś zaklęć? Ponieważ mi pomogłeś, to z chęcią cię nauczę. Oprócz tego, mam magiczne zwoje, mikstury i inne przydatne rzeczy. Pokaż mi swoje towary. Pokaż, co tam masz. Miksturki masz jakieś? Lecznicze, pełnię życia, esencje, tajfun, całkiem potężne. Księga runiczna druidów, kupmy ją, bo nie wiem, co to jest. Mięzurka, czysta kartka, kwarcyt. Magów wody, stara legenda.
Kupmy tą. Mam hajsiwo, więc tam... O, jeszcze tutaj jest jakiś teleporcik. Do jaskini ogrów w Jarkendarze. O, to ciekawe. A to? Ucz mnie. Wow, przemiany. Okej, trochę to kosztuje. Tworzenia zwojów. Ucz mnie. Okej, leczenie średnich ran. Nie sądziłem, że spotkam tu druida. Skąd pochodzisz? Wcześniej przebywaliśmy w starej osadzie gońców leśnych, w dolnej części bagien. Oczyszczone. Ale gdy na bagnie pojawił się zły duch, przebywanie tam stało się niemożliwe, dlatego gońcy leśni wyruszyli do Myrtany. Jaki zły duch? A dlaczego nie poszedłeś z nimi? Sam Adanos nakazał mi tu zostać i chronić sanktuarium dotąd, aż zło nie zostanie zniszczone. To posiedzisz. Ale do trochę. Tej pory nie udało mi się pozbyć złego ducha, bo nie mogłem go znaleźć. Wręcz przeciwnie, to jemu udało się mnie znaleźć i nasłać swoje stworzenia. Ougeri. Tak, Ougeri i inne stworzenia na jego usługach. Kim jest ten duch? Sługa i demon Beliara, ukrywający się na bagnie. Ma bardzo dobrą kryjówkę, skoro dotychczas go nie znalazłem. Bądź ostrożny, jeśli pójdziesz na bagna. W przeciwnym razie, możesz stać się ofiarą tej kreatury. Znasz maga wody Teofila? Nie znam go, ale słyszałem o nim. Jego bracia już go poszukiwali. Jeden z nich, mag Nefarius, zostawił mi list dla niego. Szukasz Teofila? Ano, szukam. Tak. W takim razie możesz zabrać list Nefariusa. Znajdziesz go w niewielkiej jaskini, w której przebywam. Co wiesz o ograch? To okrutne i perfidne stworzenia. Wystrzegaj się ich. Dysponują niesamowitą siłą. Zauważyłem. Powiadomiono mnie, że przebywają gdzieś nieopodal dużej jaskini. Nie zbliżaj się do tego miejsca, jeśli ci życie miłe. Co wiesz o statku pirackim, którego widać niżej? Już dość dawno stoi na kotwicy. W pobliżu niego znajduje się obóz piratów. Ale czym się zajmują piraci i kto nimi dowodzi, tego nie wiem. Ale lepiej ich unikaj. Na tym wybrzeżu zawsze byli piraci. W bagnie widać wrak pirackiego statku. Podejrzewam, że w tej okolicy może być ukryte sporo pirackich skarbów. A, tak mi mów. To mi mów. Coś... O, kuferek. Teleport do druida Kiliana. O, no to jest fajnie. Dobra, co to jest za stara legenda? Jaskinia Smoczej Krwi. Podobno gdzieś w Korinis jest jaskinia z lawą, która zgodnie z pradawną legendą jest nazywana jaskinią krwawego smoka. Powiadają, że dawno temu żył tu przerażający stwór istota Beliara, czarny smok. Sporo odważnych ludzi ryzykowało życiem, próbując zniszczyć monstrum. Ale jaskinia lawy? No to okej, to znalazłem taką, ale wszystko było na próżno. Nikt, kto wszedł do jaskini, nie wrócił żywy. Mieszkańcy wyspy bardzo się przestraszyli i postanowili składać smokowi w ofierze zwierzęta, aby krwiożerczy stwór ich oszczędził. Ale wkrótce zaczęło brakować zwierząt, które można byłoby oddać bestii i w końcu postanowili składać ofiary z ludzi. Kiedy na pierwszą ofiarę losowo wypadło na najmłodszego syna farmerki Seni, ona rozpaczliwie prosiła, aby oszczędzono jej dziecko. Ale wyspiarze zbyt mocno bali się potwora i nalegali, aby następnego dnia dostarczyć ofiarę do jaskini. Co miała zrobić Senia? Pobiegła na plaży i rozpaczliwie wzywała Adanosa. Błagała tak mocno, że jej prośba została wysłuchana. Nagle na plaży pojawiła się lśniąca jak lustro tarcza. Kiedy Senia wzięła tarczę, spostrzegła na niej następującą inskrypcję. Jeśli zło zniszczy swój wizerunek, zniszczy także siebie. Wpierw Senia nie zrozumiała tych słów, ale nagle zrozumiała sens i poczuła, jak nagle napełniała ją oszałamiająca siła, wola i odwaga. Ostrożnie weszła do jaskini, której dno było pokryte lawą. Powoli uważnie Senia posuwała się naprzód, aż ujrzała smoka. Śmiało skoczyła naprzód przed potworem i wystawiła mu błyszczącą tarczę. Jak tylko smok zobaczył swoje odbicie, od razu się wyprostował i z rykiem zaciekle rzucił się na swój wizerunek na tarczy. Wtedy Senia odrzuciła tarczę i za dużą skałą ukryła się przed stworem. A smok z impetem atakował swoje własne odbicie. Jaskinia mocno drżała od straszliwej walki, głazy odrywały się od ścian i spadając zagrażały życiu Senii. Ale jak tylko smok jednym potężnym uderzeniem przełamał tarczę na kilka części, inskrypcja na tarczy zaczęła się wypełniać. Jakby rażony niewidzialną siłą, smok zerwał się tak raptownie, że pod nim ustąpiła skała i stwór pogrążył się w głębinach lawy. Było słychać potworny syk, a potem wszystko ucichło. Cała drżąca Senia wyszła zza swojej osłony. Smok był martwy, szczęśliwa wróciła do swojej wioski i czule przytuliła swoje dziecko. Potem opowiedziała wszystkim, co się stało.
Wpierw mieszkańcy nie chcieli jej wierzyć, ale skoro smoka nie było widać ani słychać, historia Senni musiała okazać się prawdą. Mak Ognia bardzo zainteresował się tą historią i podobno zabrał sobie jakieś części lustrzanej tarczy. Niemniej jednak niektórzy ze starszych ludzi twierdzą, że w jaskini nadal można znaleźć części lustrzanej tarczy, które utrzymują duszę stwora w niewoli. Dlatego wejście do jaskini zostało zawalone głazami, a oni przysięgli nigdy tam nie wchodzić. W końcu położenie jaskini zostało zapomniane. Dziś już nikt nie pamięta, gdzie znajdowała się ta jaskinia. Rainer von Branzel, kaznodzieja i kronikarz. No ciekawe, ja jaskinię z lawą jakoś znalazłem, moi drodzy. Obóz piratów, jaskinia ogrów, zaginiony mak wody i zły duch. Ciekawe. Byłem na tych bagnach, nie widziałem złego ducha. Księga runiczna. Rozumiem. Wiedza magiczna plus 3, super. I mamy drugą. Rozumiem. I też wiedza magiczna plus 3. Super sprawa. Gorsza sprawa, że jest niezwykle ciemno. Ja nic nie widzę. O, tu jest kryjówka tego. Pióro... stół pisarski to mało, pióro do pisania. Woda. Czwarta notatka, mapa terenu nad wykopaliskami. Okej, to zgarniamy. Dobra, co tu jest? Szkic niezbadanych terenów wyspy Koruni. Z powodu braku czasu nie mogę go dokończyć. Nefarius. Okej, to są piramidy na dole po lewej. Dobra. Co my tu mamy? Czwarta notatka. Bracie Teofiliusz, od wielu dni poszukujemy ciebie i bardzo się martwimy. Liczne grupy ogrów, od których musieliśmy ratować się ucieczką, nasuwają nam myśl, że tobie coś się stało. Nie tracę jednak nadziei i zostawiam ci kolejną notatkę. Niech Adano sprowadzi cię do tego miejsca, bo jeśli pójdziesz ścieżką w górę, to spotkasz tam druida Kiliana. Tak jak my, też jest sługa Adanosa i udzieli ci pomocy i schronienia. Czekamy na ciebie w miejscu wykopalisk. Niech Adanos będzie z tobą. Nefarius. Ej, dobra, mamy te notatki. To są listy perfumowane. Ukryty skarb. Zaświadczenie, okej. Notatka do Teofila. Jeszcze jedna, trzecia, czwarta. No i nie wiem, gdzie jest Teofil. Dziwna moneta, cały czas to mam. No dobra, moi drodzy, to wydaje mi się po prostu konieczne zrobić. To przespać się do rana. Może to faktycznie jaskinię ogrów byśmy odwiedzili. Co wy na to? Dobra. Tu coś jest jeszcze? Widzę, że nic. Okej, tędy niżej można schodzić, ale to dojdziemy do piratów. A może faktycznie ta jaskinia ogrów, moi drodzy? To co? Ja tam biegnę i widzimy się przy jaskini ogrów. Halo, halo! Ponownie, moi drodzy, jestem przy tym kamiennym kręgu ogrów i idę do tej jaskini. Jak widzicie, kamienny krąg i ta biała strzałka to ja, a ta jaskinia to jest tam. I no jakoś trzeba będzie z tymi ogrami sobie poradzić. No nie jest łatwo, ale pobiegałem, trochę bełtów kupiłem. I mam nadzieję, że może jakoś tutaj będzie szło, więc zobaczymy, jak mi tutaj wyjdzie. Na pewno będzie dużo zapisów, będzie ciekawie. Może to drzewo będzie mi pomagało, bardzo na to liczę. Niemniej, lecimy. Halo, moto. O, nawet idzie. Pięknie poszło, bym powiedział. Nawet Morgenstern ogra zdobyłem. Cudnie. Cudnie, ej. To drzewo jest nawet niezłe. To drzewo jest nawet niezłe. Jak tam nam wygląda? No właśnie, tutaj jakaś jest... Jakąś roślinkę gdzieś tutaj zgubiłem. Czy to prawda? Dokładnie powinna być tu. Nie ma, to znaczy, że jest pod teksturami, więc albo ja tu wrócę w przyszłości i ona się pojawi, albo nie wiem, o co chodzi. Jest jeszcze szansa, że to DX11 powoduje, że no nie widzę do końca tego. To jest chyba jaskinia ogrów. Dobra.
Biegnie, biegnie Renifer przez Łotwę i Estonię. Tadzionorek i Krawczyk wymyślili tą historię, a ja tutaj cisnę, żeby tu nie było. O, gra dopaść tylko, to mnie to by było hejtu. Ej, no, nawet dobrze trafiam. Za 31 to jest spoko. Tylko nie zawsze się udaje, ej. No. Tu już naprawdę trzeba mieć, nie wiem, jakiego niefarta, żeby z tej... stąd nie trafić. Ciśnię go. Mógłby część jakiś krytyk wpadać. Ta jest. Stary. Ciśnij go. Jak już masz go na widelcu, to ciśnij, tylko żeby mi się nie wyrwał. Dobra. Wiecie co? Krótkie cięcie. Moi drodzy, jesteśmy po tym krótkim cięciu. Bo stwierdziłem, że już się z ogrem tutaj poradzę, bez przesady, żebym cisnął go tutaj do... O, kufer zamknięty, totalnie zamknięty. Dziwne, bo są takie kufry pozamykane, nie mam pojęcia czemu, ale jest trochę takich kufrów. Jak tam nasza jaskinia? Dobra, coś tam przeczyściliśmy. Widzę, że jest tutaj trochę różnych rzeczy. Nie wiem czemu takie kufry są gdzieniegdzie pozamykane, no ale proszę bardzo, nie da się tego otworzyć, bo jest na 4 spusty, nie? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No właśnie. Tu zardzewiałe topory, tu plamy krwi, czyli rozumiem, że są ogry. Ciemne grzyby, super sprawa. Piękna ta jaskinia. Jak długa. No ale cóż, będziemy się przekonywać, nie? Tu widzę. Dobra, moi drodzy, wcale nie jest tak prosto. Chodź tu. Idziemy. Tak, chciałbyś. Ty, zachciało się. Rym cim cim cim. Jakie stój. I rym cim cim cim, rym cim cim cim, bam cim cim cim, rym cim cim cim, rym cim, o rym cim 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 cim. Dobra, moi drodzy, więc mam sposób na te ogry. To tak, robię krótkie cięcie, będę je wyprowadzał, więc to potrwa pewnie cały dzień, a potem zwiedzimy tę jaskinię. Chyba że będzie coś ciekawego, no to oczywiście się spotkamy, bo potem byśmy sobie ją spokojnie przeszli. Moi drodzy, ponownie jesteśmy w jaskini ogrów, znaczy ponownie, bo ja tutaj wybywałem. Jak widzicie, mamy następny dzień, proszę bardzo. A, zaginiony mak wody, dobra, w miejscu wykopalisk. To, co zmieniło się od ostatniego razu, to tak, stworzyłem ostre bełty, to raz, bo przydają się do pokonywania tych ogrów, więc warto. Wyczyściłem znaczną część tej jaskini, zostało mi trochę tych ogrów, ale to już chciałbym pokonać, pokazać razem, znaczy pokazać wam i zająć się nimi razem z wami. Tak chyba poprawnie wszystko powinno brzmieć. Dobra, tutaj mamy skałę krystaliczną, czy tutaj da się zejść? Tutaj było to zejście, to chyba nie to. Żeby nie przegapił. To też jest istotne. Tu jest straszna duża paplanina. Tych korytarzy nie zawsze dobrze ogarniam, gdzie ja jestem. Tutaj nie ma zejścia, niedługo będzie. Czemu chciałbym razem z wami zejść?
No bo żeby nie było, że ja tutaj jakoś, nie wiem, kombinuję, no kombinuję strasznie, to na pewno, no ale w sumie miło mi z wami kombinować. Tu jest zejście chyba, tak? O! Nie, ja tędy wszedłem w górę, moment, bo się zgubiłem już w tej jaskini. To jest niesamowite, jak ona jest wielka. Dobra. O, chyba tutaj to będzie zejście, dobra. Tak jest, o! Tu jest to zejście, proszę bardzo, po tych kwarcytach można uzyskać. Schodzimy niżej, jest jeszcze inne zejście, znaczy można iść wyżej. Tam też pójdziemy, tam są fajne rzeczy. O, kwarcyt, ale też tędy, żeby dostać się do tych ogrów, no i ich pokonać. Trochę będziemy, wiadomo, kantować ogry. No ale kto nie kantuje, ten życia nie zna, prawda? Dobra. A cały kant polega na tym, że biali nie potrafią skakać. O właśnie, teraz tak, Claps Lock. Kusza. I to są ogry. Proszę bardzo. 36, ja ostre bełty mam, więc cisnę niesamowicie mocno. Proszę bardzo. Ty. Tak jest, tak jest. Ciśniemy. No to jest, już można się bawić w ten sposób. 36 obrażeń się zadaje, całkiem niezłe. To są ostre bełty? Czy zwykłe bełty? Zwykłe chyba zadawały 31, więc słabo. No to zadają naprawdę więcej jeszcze dodatkowo. Naprawdę ich tutaj będziemy cisnąć. Wydaje mi się to najrozsądniejszy. Ej. Tak jest, ten ogr wpadł tutaj po prostu pod żyletkę moją. Ciśniemy go, ciśniemy go. Ten jeden jest pode mną, to gorzej, bo przeszedł przez moje zasieki. Ej, aż sprawdzę, czy ja na pewno... dobra, nie no, mam ostry bełt. Tak jest, ciśniemy innego, tak jest, ciśniemy, 72, no to mi się podoba tak jak wpadają, kurde, krytyki, to aż pięknie to brzmi. Hakuna Matata, pięknie to brzmi. Hakuna Matata, czy zgadzasz się z tym? Tak jest, kolejny ogr. Tak, może tego byśmy wyzerowali w końcu, ileż można żyć, nie? Nażyłeś się, poza tym gdzie ty żyjesz? Patrz, w jaskini żyjesz, przy ognisku żyjesz. A przed nami jeszcze troll jaskiniowy, nie? Też go nie pokonywałem, stwierdziłem, że razem z wami pokonam. To jest takie ostatnie czyszczenie. Potem już Jarkendar, nie? Więc wydaje mi się, ej, ty. Dodatkowo mam jeszcze trochę zwykłych bełtów, też gdzie mogłem pokupywałem. Tak, ciśnij go. Tak jest, 72 i jeszcze ze dwa razy muszę go trafić. No nie podoba mi się to. Tak jest. I jeszcze z raz. Bo te bełty po prostu... Troll jaskiniowy to na razie nie. Tak jest, ciśniemy. Tak, ciśnij go. Nie, nie tego i trolla. Zawsze strzały zostają, nie? Też można strzałami się bawić. No tutaj po prostu będę cisnął te ogry, więc zrobię wam, moi drodzy, cięcie. Ale chciałem wam pokazać, że właśnie w ten sposób tutaj te ogry pokonuję. Pokonam jeszcze te trzy i pewnie się spotkamy na trollach jaskiniowych. Proszę bardzo, moi drodzy, jaskinia ogrów oczyszczona się okazało. Ale tutaj coś jeszcze jest. Przynajmniej tak mi pokazuje. W takim razie chyba nie do końca. To jest. Dobra, moi drodzy, jeszcze tego gościa muszę wyczyścić tutaj. No ładnie mi się przyblokował. I pewnie będziemy się brali za trolle jaskiniowe. Oj! Tutaj, nieładnie. No to co, może tak, ognista? Dobrze idzie, ale chyba wolę zwykłą, bo to 15 to
Ja mam w zwykłego go pokonam, szkoda mi ognisty strzał. Moi drodzy, już niewiele zostało temu ogrowi życia. O, nawet się przyblokował. Proszę bardzo, pokonany, pokonany ogr. Chyba tutaj już wszystko, tutaj widzę, że jakieś są... Nie wiem w ogóle co tu jest. Ale widzę, że jest do pokonania, proszę bardzo, troll jaskiniowy. Więc fajnie by było go pokonać. Dupala, wdupala, ależ po prostu będzie tutaj ciśnięcia. Standardowo trolem jaskiniowe tak się właśnie ciśnie. Więc ja wam też zrobię krótkie cięcie, żebyście po prostu nie musieli patrzeć jak ja tego trolla cisnę. Widzicie już, że ja mu zadaję te obrażenia. Klasyczna walka z trolem. Moi drodzy, no i proszę bardzo, tutaj już kończę pokonywać trolla. Troll został pokonany, super się cieszę. Co my tutaj jeszcze mamy? Kwarcyty, kwarcyty, kwarcyt. Kwarcyt, Teofil. Teofil. Proszę bardzo, tu jest nasz zaginiony mag. No niestety, amulet szukającego ognika, teleport do jaskini ogrów, notatka Teofila. Bracie Nefariusie, niedawno znalazłem jeden z swoich listów, ale zabłądziłem i w żaden sposób nie mogę się wydostać. Drogi do druida też nie mogę znaleźć. Natomiast znalazłem jaskinię, która być może wyprowadzi mnie do Jarkendaru. Czyciele Teofila, znalazłem klucz do drzwi, które znajduje się w budynku z portalem. Tam znajduje się teleport, który być może zaprowadzi mnie z powrotem do portu. I jaskinia ogrów. Dobra, jaskinia ogrów została oczyszczona. Spoko. Tylko, że jeszcze jeden teleport, który muszę okraść, to jest ten teleport. O, tutaj jeszcze coś jest. Smoczy korzeń, proszę bardzo. To jest. O, tutaj coś jeszcze jest. To jest ten teleport, który, kurde, ma przy sobie Orlan, ale bardzo ciężko go okraść, więc będzie ciężko. To, co ja chciałbym zrobić, no to przede wszystkim wyzbierać tutaj wszystko. No i jeszcze pokonać tego ostatniego trolla, więc moi drodzy, widzimy się. On jest przede mną, nie? Widzimy się, jak ja już go będę tutaj ładnie czyścił. Oto on. No i proszę bardzo, kolejny troll pokonany. Cześć stary. No my wychodzimy sobie tutaj, proszę bardzo, zbieramy wszystko. Wychodzimy sobie do Jarkendaru, bo to już jest to wyjście. Jestem ciekaw, czy tutaj też jest tak, że złapie mnie jakieś... O właśnie, złapało mnie przejście, więc standardowo do Jarkendaru wychodzimy, ale przez czytywanie się Jarkendaru. No, moi drodzy, cóż, 401 minuta odcinka nam wybiła. Ja się jeszcze cofnę, bo chciałem do Kiliana się oczywiście wrócić, no, oddać mu to zadanie, no, skoro już tutaj udało mi się ogarnąć sytuację, no, to jak najbardziej, więc wrócimy, zrobimy jeszcze tak, przebiegniemy przez tą jaskinię, bo tam jeszcze jest parę fajnych rzeczy chyba poukrywanych, tak, żeby mieć już cycuś, glancuś, wszystko wyzbierane, tak mi się wydaje. Proszę bardzo, Jarkendar. Dobra, olbrzymie szczury, to mnie akurat mało interesuje. Z powrotem tutaj. Więc, ach, jednego mi się udało zebrać. Ciekawe, czy jest szansa zebrać pozostałe, czy one są tak po prostu umieszczone, żeby były, ale nie ma co ich tutaj i tak próbować zebrać, bo się tego nie będzie dało zebrać. Zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy. Ważne, że jaskinia ogrów jest freedom, oczyszczona, moi drodzy, jest wolna, tak. Zgadza się, jest wolna. Sprawdźmy jeszcze mapkę, sprawdźmy, czy wszystko tu jest wyzbierane. No, jak widzimy, chyba nie. Chyba nie. Nie wiem, gdzie ja jestem. To też jest ciekawe, nie? Ale pokazuje mi, że są jeszcze jest jakieś jeszcze zagrożenie. O, tutaj w ogóle, co tu jest? Skrzynia z prowiantem. No, proszę. Tu są jeszcze co? A, Morgensterny ogra. No tak, no bo w sumie ogry zabiłem, Morgensternu się zebrałem. Grom? Zardzewiały klucz do dwa są w świątynnym portalu. Grom, eliksir ducha, ej super, wypijmy. Kieł trolla, smoczy korzeń, coraz więcej smoczy korzeni mam, chciałbym jak najwięcej tutaj wyczyścić. Proszę bardzo, jeszcze kufer, coś ciekawego wpadło. Pełna minerałów, to możemy w ogóle potwierać, no bo to wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby to wszystko po prostu wyciągnąć teraz. Sprawdźmy, co tutaj jeszcze mamy, skały krystaliczne, tutaj jeszcze kwarcyty.
To czerwone kropki to broń jest, to w sensie, że jeszcze jest tutaj pokrywana gdzieś broń. Na pewno chciałbym przejść całościowo to wszystko tutaj i sprawdzić, czy gdzieś czegoś nie zostawiłem, no bo to łatwo to tutaj zostawić i zapomnieć. Cześć, tędy przechodzimy. Wszystko jest? Wszystko zebrane? Wszystko zebrane. Dobra. No to teraz zaraz na górę pójdziemy, bo jeśli tutaj wszystko jest, cycuś, glan, coś zebrane. W ogóle jakim cudem tutaj ci te ogry miały po prostu skrzynię? Jakim cudem? Przecież one zamków nie otwierają. Nie potrafią. Z tego nie powinny mieć. Dobra, tam jest jakiś przeciwnik w ogóle. Jakim cudem tu przeciwnik? Jeszcze jakiś ogr? Nie powinno być. Nie powinno być, bo wyczyściłem chyba wszystko. Dobra, tu cacy, tu cacy, tu cacuś. Cacuś, cacuś, czysto, czysto. No, może jeszcze tam jakoś tak da się wejść. Ciekawe, zaraz zobaczymy. Sprawdźmy, czy tutaj wszystko jest. O, tu właśnie, widzicie? Skała krystaliczna. O! Dobrze, moi drodzy, że zapisałem. Bo spadłem. Na sam dół spadłem. A tu jest, proszę bardzo, rdest polny. A tutaj co jest jeszcze? Szczaw królewski. I tu jest smoczy korzeń. A tu za ścianą coś jest. Ale nie wiem, co tam jest za ścianą. Czy tutaj wszystko wyzbierałem? Możliwe. Na pewno zrobię teraz, moi drodzy, wam cięcie. No, widzimy się u Kiliana. Chyba, że jeszcze coś ciekawego znajdę, no to oczywiście wam to pokażę. No i moi drodzy, proszę bardzo, jesteśmy u druida Kiliana. Gdzie on jest? Oro, druidzie. Kitrasz się tutaj? Jest i Kilian. Pokaż. Tak, znalazłem jaskinię ogrów. Znalazłem jaskinię ogrów i ją oczyściłem. Ducha. To wspaniale. Te stwory stanowiły ogromne zagrożenie dla każdego wędrowca. W nagrodę weź te mikstury. No i Teofila też znalazłem. Znalazłem Teofila. Padł ofiarą ogrów. Wielka to przykrość. Niech Adanos ulituje się nad jego biedną duszą. Wyślę wiadomość Nefariusowi, aby dowiedzieli się o losie Teofila. Co możesz powiedzieć o tym amulecie? Ten amulet miał przy sobie Teofil. Ach. Amulet szukającego ognika. To rzadki artefakt. Z jego pomocą możesz wytrenować szukającego ognika. Wytrenować. Jak to zrobić? No, jeśli będziesz umiał kierować swoim szukającym ognikiem, to będzie poszukiwał dla ciebie mikstur, broni, roślin i innych rzeczy. Spoko to. Pokaż mi, czego ma szukać. Tylko, że szkoda tracić punkty nauki, szczególnie gdzie ja już mam mapkę, która pokazuje mi totalnie jakby wszystko. Dobra, tutaj nie ma, bo jestem poza obserwatorium. No ale tutaj mi się pięknie udało. Ciekawe, czy tutaj kapliczka Danosa. Co mogę do kapliczki Danosa? Módl się. O, 100 sztuk złota mogę ofiarowywać. Ciekawe, co to zrobi. Sprawdzimy zaraz. Natomiast na chwilę obecną tak wygląda moja postać. Tak też wyglądają zadania. Jaskinia ogrów, zaginiony mak wody, to wszystko jest wykonane. Tak też ostatnio zdobyte przedmioty. Eliksir ducha jak najbardziej, plus 5 mana. Super sprawa. Smoczy korzeń, rdest polny. Niewiele mi brakuje, żeby kolejne 10 zrobić i już naprawdę tej siły mocno dopakować. Jeszcze raz tak i się pomodlimy. Sprawdźmy, moi drodzy, z ciekawości, co ja tutaj mogę uzyskać przy 100 sztukach. Wiedza magiczna plus 1. O, to jest coś ciekawego. Kiedy czytam książki, kamienne tablice, ok. Powinienem regularnie sprawdzać, czyli tutaj też mogę dawać i będzie moja wiedza magiczna rosła. Ej, to jest nie głupie, w sumie jest fajnie nawet to z tego skorzystać. Dobra, no to tak wygląda moja postać na chwilę obecną. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Tak, pamiętajcie o skomentowaniu, ustawieniu łapki pod odcinkiem i subskrypcji, jeśli tego nie robicie. A my słyszymy się już niedługo w kolejnym filmie. Cześć!